Myślę, że po uśmiechach dzieci można śmiało stwierdzić, że to była bardzo udana impreza. Ogrom pracy, jaką cały klub, wszyscy ludzie włożyli w to, żeby to się wszystko udało, to naprawdę ciężko to ocenić i wyrazić słowa wdzięczność za to. Tutaj zarówno trenerzy, osoby pracujące w klubie, firmy sponsorskie, które bardzo mocno się do tego wszystkiego przyczyniły, no włożyli mnóstwo pracy, żeby właśnie dzisiaj dzieciaki mogły na sportowo spędzać ten dzień i ucieszyć się choćby z takiej koszulki, którą tutaj prezentuję. Już mieliśmy pierwszy turniej tydzień temu, który się tutaj odbył również na stadionie na Sakszowie. Dzisiaj mamy drugi turniej, również z okazji Dnia Dziecka. Turniej jest organizowany dla dzieci roczników 2004, 2005, 2006 i 2007 i młodszych. Każda edycja składa się z trzech turniejów. Do turniejów zapisywały się nie tylko dzieciaki z naszego klubu, ale też tutaj z okolicy, które mieszkają, z innych klubów. Także no widać, że ten Dzień Dziecka no sportowo cieszy się powodzeniem. Dzieci chętnie w nim uczestniczą, bo jest to naprawdę fajna rodzinna atmosfera i niesamowita sportowa zabawa. Jedną z ciekawostek były rozegrane trzy spotkania z seniorami Ślęzy Wrocław, którzy na co dzień występują w trzeciej lidze. Mecze trwały te trzy po 5 minut. Była to super zabawa i dla dzieci, myślę, tak samo jak i dla seniorów. Prowadzimy zajęcia dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki, żeby zachęcić dzieci do uprawiania sportu, a później mogą to kontynuować w dyscyplinach przeróżnych. To nie musi być koniecznie koszykówka, aczkolwiek jakiś taki zalążek już tego sportu, tej radości, którą daje sport, już mogą sobie wypracować. Większość dzieciaków jest początkująca, która ma pierwszy raz kontakt z golfem i zazwyczaj im to dosyć dobrze wychodzi. Wystarczy krótki instruktaż, o co tak naprawdę chodzi i spokojnie sobie wszyscy dobrze dają radę. Staramy się po prostu zaszczepić im bakcyla, żeby spróbowali gry w golfa. Niektórzy przychodzą również z rodzicami, niektórzy namawiają potem rodziców, żeby przyjechać do nas na pole i ogólnie jest zainteresowanie. Zapoznajemy osoby dorosłe i dzieci ze sprzętem, który znajduje się w każdej karece pogotowia ratunkowego. Dzieci są bardziej ciekawi. Mówimy, jakie są takie mniej więcej standardy postępowania przy jakichś wypadkach, przy upadkach z rowerów. Takie najczęściej, co się dzieciom zdarzają, jak się zachować, że trzeba znaleźć osobę dorosłą, że nauczyć się numerów ratunkowych. Jak długo trenujesz? 2 miesiące. Czemu się zdecydowałeś na Śledzę? Bo innych nie lubię klubów. Strzeliłeś gola? Tak, 3. Kto jest byłem piłkarzem? Ronaldo. Tak. A masz spodenki Barcelony? Ale bo to tylko spodenki. Przyszło bardzo dużo dzieci i mogłyśmy ich wiele nauczyć. No i był to bardzo miły przerywnik podczas ciężkiej pracy. Miałyśmy okazję właśnie bawić się bardzo fajnie z dziećmi. I myślę, że czegoś się nauczyliśmy. Mam nadzieję, że im się też podobało. Z roku na rok rodziców na trybunach przybywa. Też staramy się ich angażować w zabawy, zapewnić im jakieś atrakcje w ciągu tego dnia. No dziś mamy Dzień Dziecka, ale dla rodziców też przygotowujemy różnego rodzaju imprezy, jak choćby turniej Mama i Tata na medal. Także no tworzymy powoli tą naszą już niemałą ślęzową rodzinę. Jeszcze jest! Ślęza!